Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje wprost, że spożywanie polskiego mięsa może być niebezpieczne dla zdrowia. Polscy hodowcy nadużywają antybiotyków, karmią zwierzęta paszą złej jakości, a do rzeźni wysyłają nawet chore osobniki. Wynik naszych produktów jest najgorszy w całej Unii Europejskiej i widać to po ilości zgłoszeń o zagrożeniach dotyczących żywności. W latach 2017-2020 aż 700 powiadomień dotyczyło polskiej żywności i w tym niestety jesteśmy europejskim liderem. Na polskie stoły trafiało mięso zarażone ptasią grypą, a do Polski z zagranicy zwracane były tony mięsa zarażonego salmonellą. Być może mięso nie jest takie dobre, jak nam się wydaje. Dzisiaj weźmiemy pod lupę ciemne strony produktów odzwierzęcych. Zapraszam. W roku 1977 Komisja Senacka Stanów Zjednoczonych wydała raport zawierający zalecenia żywieniowe dla Amerykanów. W pierwszej wersji raportu opublikowane zostało zalecenie, aby ograniczyć spożywanie mięsa i produktów odzwierzęcych, a zwiększyć spożycie roślin, czyli owoców i warzyw. To niestety nie spodobało się producentom mięsa, nabiału i jajek i wywołało wśród nich wielkie oburzenie. W końcu, pod ich naciskiem, to zalecenie zostało całkowicie usunięte z raportu. Podobna sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 60., kiedy to badania naukowe sfinansowane przez przemysł cukrowy wykazały, jak się potem okazało niesłusznie, negatywny wpływ tłuszczu na zdrowie, jednocześnie umniejszając negatywny wpływ cukru. Wskutek tych badań Amerykanie zaczęli panicznie bać się tłuszczu, nawet tego dobrego, a producenci żywności zaczęli masowo usuwać tłuszcz ze swoich produktów i dodawać do niego cukier, żeby nadrobić straty w smaku. Wróćmy jednak do mięsa. Dlaczego w sumie pierwsza wersja raportu z lat 70. zawierała zalecenie, aby ograniczyć spożycie mięsa? Ano dlatego, że spożycie wołowiny, a także przetworzonego mięsa zostało powiązane z większym ryzykiem chorób serca. Takie rezultaty dało 30-letnie badanie Uniwersytetu Oksfordzkiego przeprowadzone z udziałem 1,5 miliona osób. Biorąc pod uwagę fakt, że choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, ta informacja powinna być na pierwszych stronach gazet i wszyscy powinniśmy o tym mówić. Mało tego, metaanaliza 800 badań wykonana przez ponad 20 badaczy wskazuje na powiązania przetworzonego mięsa i wołowiny z niektórymi typami raka, np. rakiem jelita grubego, rakiem żołądka, trzustki i nawet prostaty. Wady mięsa nie kończą się na problemach zdrowotnych. Produkowanie mięsa i produktów odzwierzęcych na skalę, z jaką robimy to dzisiaj, powoduje wiele problemów środowiskowych z przyspieszaniem katastrofy klimatycznej na czele. Aby pokazać Wam skalę, z jaką produkty odzwierzęce przyczyniają się do globalnego ocieplenia, posłużymy się tym wykresem i wykonamy kilka prostych obliczeń. Produkcja pożywienia jest odpowiedzialna za 26% wszystkich emisji gazów cieplarnianych. Przyjrzyjmy się poszczególnym elementom wykresu, aby zrozumieć, skąd biorą się te emisje. Wszystko, co jest zaznaczone niebieskim kolorem, odpowiada emisjom związanym z łańcuchem dostaw, czyli z transportem, sprzedażą, tworzeniem opakowań i obróbką jedzenia. Czerwonym kolorem są zaznaczone emisje wynikające bezpośrednio z hodowli zwierząt. Jakie są to emisje? Tutaj wlicza się fermentacja jelitowa bydła, która jest źródłem emisji metanu. Metan, jak na pewno wiecie, jest gazem cieplarnianym, który co prawda utrzymuje się krócej w atmosferze, jednak na przestrzeni 100 lat jego efekt cieplarniany jest 28 do 34 razy większy niż efekt cieplarniany dwutlenku węgla. Oprócz tego mamy emisje wynikające ze wszystkich aktywności związanych bezpośrednio z hodowlą zwierząt, do których często wykorzystywane są energochłonne maszyny. Następnie zielonym kolorem zaznaczono emisje z uprawy roślin, czyli pożywienia dla ludzi i paszy dla zwierząt. Na dole mamy emisje wynikające ze zmiany terenów pod uprawę rolną, również podzielone na dwie kategorie, na potrzeby produkcji paszy dla zwierząt i jedzenia dla ludzi. Jeśli zsumujemy wszystkie wartości, które możemy przypisać do produkcji mięsa i produktów odzwierzęcych, uzyskamy 53%. Ta liczba jest jednak zaniżona, ponieważ nie wzięłam pod uwagę emisji związanych z łańcuchem dostaw. Oznacza to, że produkcja mięsa i produktów odzwierzęcych jest odpowiedzialna za co najmniej 13% wszystkich emisji gazów cieplarnianych. W roku 2019 wydzieliliśmy 37 gigaton dwutlenku węgla. Gdybyśmy zaprzestali 13% tych emisji, zamiast 37 gigaton wydzielilibyśmy 32 gigatony dwutlenku węgla. Tutaj możemy zerknąć na porównanie śladu węglowego produktów zwierzęcych i kilku wybranych produktów pochodzenia roślinnego. Jak widać, wszystkie produkty odzwierzęce bez wyjątku są bardziej emisyjne niż jakikolwiek produkt roślinny, bez względu na to, czy patrzymy na emisję na każde 100 gram białka, czy na każde 1000 kalorii. Nawet ziemniaki, które mają tylko 2% białka, są mniej emisyjnym źródłem aminokwasów niż najpopularniejsze produkty odzwierzęce.
Jednak negatywny wpływ mięsa na klimat nie kończy się tylko na emisjach związanych z jego produkcją. Gdybyśmy wszyscy przeszli na dietę roślinną, moglibyśmy spowolnić katastrofę klimatyczną o wiele bardziej niż tylko te marne 5 gigaton dwutlenku węgla. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Aby przygotować ziemię pod uprawy rolne, często dokonuje się wycinki lub nawet spalania drzew. Za 41% wszystkich wyciętych lasów odpowiada produkcja wołowiny i co 2 lata deforestacji podlega taka sama ilość terenów, ile wynosi powierzchnia Holandii. Deforestacja jest jednym z powodów, dla których produkcja mięsa przyspiesza katastrofę klimatyczną. Pomyślcie tylko, zamiast lasów, których rolą jest pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery, mamy coraz więcej terenów, na których uprawia się pasze dla zwierząt. Teraz spójrzmy na ten wykres, który pokazuje użycie światowego lądu. Na Ziemi mamy 104 miliony kilometrów kwadratowych terenu, który nadaje się do zamieszkania. Nie jest pokryty ani piaskiem, ani skałami, ani lodem. Z tych 104 milionów kilometrów kwadratowych, połowę, czyli 51 milionów kilometrów kwadratowych, używa się obecnie do rolnictwa. 77% tej ziemi wykorzystuje się do produkcji mięsa, nawet jeśli daje nam to tylko 18% globalnie dostarczanych kalorii i 37% całego białka. Gdyby ludzkość przestała hodować zwierzęta na ubój, zwolniłoby się 40 milionów kilometrów kwadratowych terenu. Jest to powierzchnia 4 razy większa od Europy. Gdybyśmy na tym terenie posadzili tyle drzew, ile średnio rośnie w całej Polsce na kilometr kwadratowy, choć w Polsce w porównaniu do np. Szwecji i tak nie rośnie tak dużo drzew, dałoby nam to ponad 826 miliardów drzew. Jeśli przyjmiemy, że każde drzewo przez rok pochłania średnio 25 kg dwutlenku węgla, to daje nam to ponad 20 miliardów ton pochłoniętego CO2 każdego roku, czyli 20 gigaton CO2 rocznie. Przypominam, że tylko w roku 2019 wydzieliliśmy 37 gigaton dwutlenku węgla. Jest to oczywiście duże uproszczenie, ale oznacza to, że gdybyśmy przeszli na dietę roślinną, moglibyśmy pochłaniać 2/3 tego, co emitujemy każdego roku. Oczywiście, tak jak powiedziałam, są to uproszczone obliczenia, ponieważ nie wzięłam pod uwagę terenu, którego potrzebowalibyśmy, aby zastąpić kalorie z mięsa kaloriami roślinnymi. I do tego też wzięłam średnie zalesienie Polski, ale gdybym wzięła na przykład zalesienie Szwecji, pochłanialibyśmy 3 razy więcej dwutlenku węgla. Jednak jeśli macie jakieś uwagi odnośnie tych obliczeń, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, co jeszcze moglibyśmy wziąć pod uwagę. Dlaczego w sumie tak mało się o tym mówi, że mięso może być niebezpieczne dla naszego zdrowia, a że jego produkcja przyspiesza katastrofę klimatyczną? Być może bierze się to ze stygmatyzacji wegetarianizmu i weganizmu i przekonania, że te diety są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak się jednak okazuje, przekonanie to jest absolutnie niesłuszne. Jak podaje Akademia Żywienia i Dietetyki, właściwie zaplanowana dieta wegetariańska, a także dieta wegańska, jest zdrowa, dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych i może pomagać zapobiegać i leczyć niektóre choroby. Jak przeczytamy dalej, dieta roślinna jest odpowiednia dla ludzi w każdym stadium życia, łącznie z ciążą, laktacją, dzieciństwem, wiekiem nastoletnim, starością, a także dla sportowców. Co więcej, wegetarianie i weganie mają mniejsze ryzyko zapadania na niektóre choroby przewlekłe, takie jak choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie i otyłość. Czy to oznacza, że teraz musisz przejść na weganizm, aby zadbać o zdrowie i o środowisko? A może wystarczy, że po prostu ograniczysz spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych, albo że będziesz redukować je stopniowo, nawet przez kilka lat? Decyzja należy do ciebie. Jednak następnym razem, kiedy pójdziesz na zakupy, zachęcam cię do spojrzenia na to, ile opcji wegańskich pojawiło się w ostatnich latach w Polsce. Być wegetarianinem, weganinem czy fleksitarianinem jest o wiele łatwiejsze niż było kilka lat temu. Absolutnie nie chciałam, aby ten film był naładowany emocjami i opiniami, tym bardziej, że sama od kilkunastu lat nie jem mięsa, a w zeszłym roku przeszłam na weganizm. Tym bardziej łatwo jest mi być stronniczą, ale mimo to nie mogę powiedzieć, że mięso nie ma żadnych wartości odżywczych i że powinno być absolutnie zakazane. Jednak jeśli chodzi o jego wpływ na środowisko, tutaj trzeba patrzeć na liczby, a te pokazują wprost, że mięso ma swoją cenę, o której niekoniecznie się mówi. To, co wy postanowicie z tym zrobić, pozostawiam do waszej refleksji. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.